Siema, siema, jestem Rajo Drzipy, to jest koniec z naszej serii Podwórko Kolonisty. Kameruj się, kameruje. Ze mną Krzysztof. Siemano! I witam też widzów na czacie, którzy są razem z nami, witam też was oglądających. Od razu na wstępie proszę was o stawianie łapki w górę i subskrypcji, to bardzo fajnie, żeby się, przepraszam, ten kanał trochę rozwijał do przodu, bo już niedługo 50 tysięcy subów, kurde, jest smania. Jakby te 50 koła wbić do końca roku, no... Powiem tak, jest to możliwe, ale chyba nie przy aktualnym stanie rzeczy, więc raczej wątpię, że się uda. Mimo to próbujemy, nie? Chociaż te 48,5, jakby pół tego wbić, to byłoby naprawdę super, nie? Dobra, wracamy w końcu po takiej trochę przerwie do tych naszych odcinków, bo też trochę nas nie było, w sensie mnie trochę nie było. Ale tak, jest już jest Krzychu, mamy cały zestaw gotowy, dzisiaj Krzychu będzie siał soję na polu pod lasem, pod tam za skupem. A ja dzisiaj będę robić orkę na nowym polu. W sensie będę robić nowe pole, a raczej dołączać nowe pole do starego, istniejącego już pola. Także myślę, że nawet spoko jakoś to wiecie. To co, Krzychu? Myślę, że chyba nie ma co zwlekać. Ruszamy do roboty. No ja muszę jako pierwszy wyjechać, bo tak, las zostawiony. Jasne, to wyjeżdżaj. Ja tylko coś tutaj kamerę muszę poprawić. 65, będzie ok. O, myślę, że nawet będzie spoko. No i też chudziki włączymy, żeby było. Czy to wszystko szło jak trzeba? Chyba tak, dobra. A sobie na C wjadę. Podnieś jeszcze ten siewnik, bo będzie się ciężko sam wyjazdem, wiesz? A, dobrze, dobrze. No, no spokojnie. No. Włączę sobie, to będzie lepiej, nie? O. Nawet nie wiem w ogóle, jak to się mikrofon się nagrywać, jak Krzycha dobrze słychać, czy nie za głośno. Bo trochę mieliśmy problem z Krzyśkiem, żeby to się złapać, ale chyba... Także elegancko zostawmy. No, nic nie jedzie, jakby co. Nie, no nic, wiadomo. Jak zawsze. Krzychu sobie pojechał, a my pojedziemy sobie... A wiecie co, może pojedziemy teraz tę stronę, może, o tak. Czekajcie. Co jest? Matko jedyna. Ej, znowu zapisuję się, widzisz to? No. Już wiem, co chodzi teraz, czekajcie. Zawsze jest to samo. Za każdym razem zapominam o tym, żeby to włączyć, nie? Dobra, strona, ta słupki poszły. Tu jedziemy teraz. Pojedziemy sobie w tę stronę, tylko dlatego, że pokażę wam, gdzie jest Krzychu i przy okazji pojedziemy sobie na nowy kawałeczek. Inną drogą trochę, nie? Bo tam spoko, ale my akurat idziemy od drugiej strony, więc żeby tam nie jeździć, to wiecie. A tam jest też fajny wjazd, więc zaraz wam pokażę, gdzie tam Krzychu jest. Okej. Okay. Dobra. I ogień, i lecimy. No, także ludziska, też przypominam wam o tym, żebyście padali na streamy, na Twitcha, do mnie, do Krzycha, jak coś, Krzychu też robi na YouTubku, jakby co, macie do niego linka w opisie, to wpadajcie. I streamy są oczywiście regularnie od poniedziałku do piątku, o, Krzycha widać. Regularnie w poniedziałku do piątku od 17 do 22 jest to ograniczone zwykle na tym czasem, którym wy macie, bo chciałem robić z 16 albo nawet 15, ale wy jesteście wtedy jeszcze w szkołach, więc po co robić 2 godziny streama, na którym was nie będzie i troszkę muszę się to dla was dostosować pod te godzinki, więc to jest 17, 22 jesteśmy cały czas. Bym też mógł tam robić trochę dłużej, ale to też jest ta sama sytuacja, że tu akurat trochę słabiej z tym wychodzi, bo też nie ma was wtedy za bardzo. Także głównie to przez was tak streamy wychodzą, nie? Nie żeby coś, ale no jest tak jest, nie? Tworzenie pól? A nie, to teraz nie. Teraz będziemy sobie po prostu robić orkę. Nie wiem, czy to dzisiaj uda mi się to fajnie ogarnąć, bo potem jeszcze chciałem dotrzeć do miedzy, więc całe to pole zrobić i pojechać też do tamtej strony, nie? Wszystko nasza wina? No tak, Michi, no nie ma co ukrywać, ale tak. Teraz pytanko, czy ja to w ogóle będę mógł jakoś tutaj dobrze dostosować do tego? Chyba też tak trochę średnio to jest, nie? O! Chyba teraz będzie ok. Wiesz co, może zróbmy sobie tak. Dajmy sobie tutaj w miarę prosto. Ja sobie jeszcze raz tak zrobię, nie? Jest chyba prosto, nie? No nie wiem, zobaczymy też potem, jak to będzie wyglądało. Na razie sobie... I w tę stronę. Dobra, zobaczymy, jak będziemy jechać tam sobie, nie? Do których live'ik? No do dzisiaj do 20 akurat, nie? Dzisiaj trochę wcześniej kończę. Ale jutro już, we wtorek, w sensie nie będzie streama, więc nieważne. Ale w środę będziesz normalnie, nie? Tak jak powinno być planowo, także spoczko. Właśnie, w ogóle widziałem nowe tekstury orki i ja bym sobie bardzo chętnie wgrał je do mapy. Krzychu, co ty na to? Można zdać, jak mi podasz, zobaczę. Tak, czyli ja i tak bym ci to podesłał.
bo byś miał ten. Byśmy tutaj sobie od razu grali na mapę. I tak czy siak, i tak muszę ci wysłać mapkę, bo zaraz przecież jeszcze będziemy robić kolejną rozbudowę Gospa, nie? No tak. Więc to by nie było i tak musiałbyś jeszcze dostać. Czy to się tak. Jak to się obraca? A, ten się obraca. Więc myślę, że nawet teksturki fajnie sobie dacie. Przy okazji sobie też sprawdzę, co na nich będzie. Jak będzie się na nich robić, bo będą one też szły na szpakowo, nie? Mhm. Powiedz ludziom, czemu nie będzie jutro? No powiedz. Nie, akurat Grim nie mogę wam powiedzieć. To jest taki mój sekret, moja tajemnica. Bo ja mam tajemnicę swoją. Dobra, czekaj, w ogóle dobrze jadę? Czy to będzie dobrze robić, czy nie? Na B jadę. Dobrze jest. Trochę tak dziwnie, ale jakoś idzie. To Grim, to o czym ci mówiłem, nie? Jutro muszę cały dzień to poświęcić, po prostu. Tak, Pampera, oczywiście, z waszymi matkami, nie? Nie, dobra, ale tak całkiem serio. Kiedyś wam o tym powiem na pewno, czemu nie będzie streama, po prostu coś teraz robię poza tym, co ogólnie wam pokazuję w komputerze i coś fajnego niedługo stworzę, nie? Może wszystko zobaczyć niedługo, nie? Ale dobra, to nie szło to nie jest jakby temat naszej rozmowy. Powiedz, Krzychu, mi, co tam u ciebie? Bo od czasu wakacji jeszcze tej przerwy jeszcze sobie nie gadałem. Tak na odcinkach, na streamie. Więc możesz powiedzieć, jak tam ci na przykład minęły wakacje? Coś ciekawego robiłeś? Ciekawego? No to kurczę, pracowicie, ja bym powiedział, tak? Że wakacje minęły, no. Pracowicie. Ale co, ze streamami w sensie, czy... W sensie, czy ze streamami, no i ten, w robocie, nie? A. Tylko, że robota. No i dobrze. A to, że sobie dobrze wypoczął. Tak, dobrze wypocząłem, spoko. Ale nie, właśnie naprawdę spoko zrobić taki reset, bo właśnie jak mówiłem, spoko jest pod tym względem, że właśnie tak to ludzie mówili, że mapa stała 2 miesiące nierobiona i że ten czas się pewnie bym ukończył, co nie? Ale dzięki temu, że właśnie ten taki trochę resetik był, to bardzo dobrze to wpłynęło na projekt, bo w sumie w półtorej tygodnia zrobiłem tyle, co bym te 2 tygodnie, sam miesiąc zrobił, nie? Naprawdę fest przetryhardowałem i zrobiłem duży progres na szpakowie, więc cieszę się, że jakoś tam ta mapka się powoli rozwija. Fakt, że mogłoby trochę bardziej, ale to jednak... Czemu to się w ogóle nie zmienia? Bo ja pamiętam, że to chyba to było pod Ctrl-C. To jakoś chyba się włączało, nie? Ten tryb orki. Wykry szerokość to było? Bo kiedyś mi się to zmieniało, wiecie, na drugą stronę, przerzucało się, a teraz widzę, się nie przerzuca. I wiecie, czym to jest spowodowane, czy nie? Bo ja już nie pamiętam, o co długo nie chodziło, no ale mniejsza, w każdym razie orze się to orze. Takie myszki jeszcze będzie można pozbierać w sumie. Weź tę opcję, pokaż. No, trzeba było wypożyczyć kiedyś, nie, maszynkę. Jaką maszynkę? Do kamieni. A, no. Któreś to było, pamiętacie? Bo to ja pamiętam, że to, że się włączali, nie? No, tak, Dadulek. Wszystko w... nie, to w kącie. Odwróć przesunięcie. No, dziękuję serdecznie, oczywiście, że tak. Kurde, oczywiście, że tak. Dzięki, to się niesamowicie, bardzo miło. No, więc teraz mam po prostu baterie naładowane po tej przerwie i dzięki temu naprawdę chce mi się po prostu działać i robić coś do tego farminga. Także jak tylko skończę szpakowo, to nie będzie koniec mojej, tak powiem, produkcji czegoś do farminga, bo ruszę z czymś jeszcze nowym. Ale o tym powiem dopiero po szpakowie. Na razie wszystkie... Jak to powiedzieć? Wszystkie siły na szpakowo, nie? Tak typowo, żeby to skończyć po prostu i mieć już to z głowy. No i co, pewnie nie obejdzie się tak bez jakiegoś tam update'u poprawkowego, zawsze coś tam jednak gracze znajdą, sprawdzą. A ja też jestem akurat o tyle porobany, że chciałem jak najszybciej mapę wydać, zamiast to przetestować, nie? Więc... Chociaż może teraz postaram się zrobić inaczej, że w sensie tak bardziej trochę do tego podejść profesjonalnie, co nie? Że nie, jak skończę mapę, powiem ok, gotowa, tylko jeszcze potestować dużo, pograć na niej, sprawdzić, co tam działa, co nie działa i dopiero tak, nie wiem, po jakimś czasie dopiero to wydać, nie? Nie ma co się oszukiwać, farminga jeszcze mamy rok, więc to jest sporo czasu na to, żeby wszystko ogarnąć, nawet ponad rok, więc w sumie czasu jest, a lepiej chyba zrobić dla was dobre wrażenie niż takie negatywne z mapą, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą, jak wy tam uważacie? Co o tym sądzicie? Czy lepiej zrobić tak, żeby wydać mapę
taką gotową, czy jednak ją mocno, mocno sprawdzić, żeby zniwelować to ryzyko jakichś tam ewentualnych błędów, nie? Chyba lepiej to drugie, jednak mi się wydaje. Tylko oczywiście to się wiąże z tym, że poczekacie no dłużej na pewno na tym, nie? Na to, co by tu nie mówić, no poczekacie sporo czasu, więcej. I to myślę, że to będzie w jakichś tygodniach też, nie? Potestować. Zawsze to hype będzie większy. Ja pamiętam, że hype tak jest spory się robi, nie? Ale to głównie przez to, że nie ma po prostu... Gdzie to się klikało? A, tutaj. Przez to, że po prostu nie mam innych map do farminga, nie? Dlatego ten hype się taki się tworzy. Bo po prostu jestem jednym z nielicznych, można powiedzieć, map bankerów, którzy tworzą, nie? Kiedyś to było tak, że o, ten robi, tamten robi. Było tak, że w miesiącu wychodziły kilka mapek, nie? A teraz jest tak, że w roku wyjdzie kilka, nie? Ale też był taki jeden miesiąc, że pani na trochę się tam wyspało, nie? Ale tak to wiecie. Też niedużo. No, no Leo Krajów, Szarpi, Wrzosy, Jankus i Atosz, wiadomo, że szpakowo. Kto tam jeszcze? Pebolek robi mapkę, nie? Więc no, gdzieś tam się trochę robi tych rzeczy. Czy Milux robi Osinę, nie? Więc no, wiecie. Dobra, Krzychu, ogólnie słuchaj. Mówiłem ci o tym naszym nowym pomyśle na gospo, nie? O którym? No, o tej budowie nowej. No to chyba tak, a co? Bo tam kupiłem takie jedną działkę, nie wiem czy ty ogólnie byłeś w temacie, ale nie, chyba byłeś w tym streamie, co to mówiłem, nie? No to kupiłeś tą 73, tak? O to tak, no chodzi? To malutkie paletko, no tam za naszą oborą, za silosem. I właśnie po to, żeby tam coś zbudować, nie? Więc ludziska, będziemy tam coś budować. Może wydajcie znać w komentarzu, co tam według was może być zbudowane, bo my już w sumie tam trochę tego plany mocno na tą serię. No i też powiem ci, Krzychu, że no. Ogólnie bardzo dużo pieniędzy mamy na koncie. I to jest dla mnie straszne, bo zawiemy w ciul siana. A jeździmy gratami i myślę, że trzeba po prostu iść w pola, nie? No dlatego, to na pewno, nie? Dlatego mocno teraz pójdziemy właśnie w kawałki ziemi. Dokupimy tak sobie myślę spokojnie z 5 hektarów tej ziemi, żeby było jej więcej. Przez to będzie więcej roboty. No i potem będziemy trochę zmuszeni troszkę do wydawania pieniędzy na maszyny. Bo zawsze maszyny są dla was fajne i ciekawe. Ja też nie lubię takiego dużego przeskoku, że nagle jest taki wielki rozwój, tylko nie piszcie, nie spoilerujcie ludziom na YouTubku. Lubię jak jest taki właśnie przeskok, nie? Między jednym a drugim, a nie tak, że nagle mamy ciapki i przechodzimy na Jodiry, nie? Duże jakieś. Bo to też tak słabo. Więc chcę robić takie powolne przejście, mimo to, że naprawdę już i tak duże maszyny mamy, bo ten New Holland to jest wstęp do takich dużych maszyn. I no co by nie gadać, to jest już duża maszyna, nie? Więc za chwilę pójdziemy w jakieś większe, ale też nie chcę iść w takie nówki maszyny, bo mówiłem, że chcę pójść w takie maszyny na osadzie, w tym osadzonym długach, tam co gramy z Dawidem. I dlatego kolejne pytanie jest do was. Co byście tutaj najchętniej zobaczyli na tej serii? Jaką maszynę? Taką dużą, ale nie nową. Bo w takie właśnie tego typu rzeczy chcemy iść, nie? Żeby to podwórko kolonisty było dalej podwórkiem, a nie jakimś kombinatem, nie? Po prostu. Dlatego tutaj pytanko do was. I śmiało piszcie, bo ja na to będę patrzył. Też to jest no, bezpośredni wpływ na serię, co nie? Druga obora szpakowska. Tamta druga obora też jest fajna, no. Ja właśnie trochę żałuję, że tamtą oborę zrobiłem później od tej, wiesz, bo już prace ruszyły, a tamta obora by jednak trochę bardziej pasowała, wiesz? Bo byśmy mieli fajny przejazd, nie byłoby tej stodoły, której tak nikt nie używa. Oraz nie, używamy ją, ale tylko do tego, żeby zrobić tam te belki schować, nie? Więc w sumie to jest plus taki, ale no moglibyśmy zrobić to pod wiatą, więc tak czy siak nie jest to jakieś tam wymagane było, nie? Moglibyśmy zrobić to trochę inaczej. Dobra, i tu będziemy teraz chyba lecieć z tworzeniem pola, nie? Z tego co mi się kojarzy, bo tu już mamy miedzę, no. Także fajnie, tekstura ta jest po prostu niesamowita, na pewno trafi na szpakowo, to jest gwarant, o ile oczywiście można, ale chyba można, nie? Została wydana tak oficjalnie. Bierzcie i używajcie z tego wszyscy, nie? Podwórko komuś to kierowca? Ej, kierowiec? A może kierowca to kupić? Krzychu. No to są takie te duże, stare jakby, nie? Tak, takie łamane, te świstaki, no. No, no, no. Kto kierowcą, kurde, jest? To można by kierowca... Ale czy nam się w bramie zmieści? A też to jest... Nie, no. Ja, ale... No, w sumie. No. Ty, a gdyby szedł bramę wywalić i zrobić sobie nową bramę? Wiesz, też moglibyśmy to kiedyś zrobić, nie?
Tylko jakbyś tam powiększył? No to uda się sprzedać po prostu, nie? I postawić inną. Może w końcu byśmy załatwili sobie bramę przesuwaną, nie? O! Bo tutaj wiesz, otwiera się i jest trochę problem, ale przesuwaną bramę walnąć. I to byłoby spoko, można, nie? Można. No. Steyr lub Kubota. No ale Steyr jest jakiś dobry, fajny stary Steyr? Chyba nie ma, nie? Steyra masz na tym, na osadzie, więc... Coś, czego nie masz na osadzie na przykład. A, no tak, Steyr jest na osadzie, no. A czy jest nowy Steyr, nie? Ale właśnie, nie, to nie chodzi o to, żeby marki się nie powtarzały, tylko żeby były inne typ maszyn, nie? W ogóle starsze na przykład. Bo według mnie taki, ten MF, co mamy, on jest fajny, bo jest taki półnowy, ale jednak... Ojej, wiecie co? Tu mamy trochę problem, to się nie zrobi. Ja o tym zapomniałem na śmierć. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak tego się pozbyć, na przykład robią orkę i to zostaje, to przypominam. Trawą po prostu sobie zamieniacie, wiecie? Robicie taką trawę i wam to już wtedy pójdzie, nie? Więc o. Ty, a może jaka jest starszego tego, JCBka? Ej, JCBka, no! Bo pamiętam taki kiedyś fast tracki, bo w dodatku stary, ale jary, nie wiem, czy kojarzycie ten dodatek do FS-a. O, tu jest znowu to samo. To właśnie w tamtym dodatku taki fajny stary JCB był, nie? Może właśnie coś tego typu, nie? By to zrobić. Kurczę, zaraz tak na odcinku to wychodzi, trochę was wybija to z imersji całego odcinka, ale... Gdzieś zapomniałem po prostu o tym. Mi się wydawało, że wszystko ogarnąłem. No. Pytanko, czy jest tylko taki dostępny gdzieś, nie? Bo chyba nigdzie jeszcze nie widziałem. Lub sasiać i nikt nie haszcze? Albo tak. Nie, ale tak jest, myślę, że tak jest lepiej, nie? Ja też tutaj trochę rozlewam gnojowicy. Więc naprawdę powinno pójść... O, tu zostało kolejne. Matko, mówię, że dojechać do końca. Nie wiem, czemu tak nie zrobiłem tego. O. Więc teraz fajną teksturę wchodzimy. No i tu spoko właśnie, bo dużo było nawożenia. Także idealnie to się zgrywa z tym wszystkim, nie? Dobra. Ja już sobie tu wjeżdżam, wyłączę sobie tą opcję i już tu będziemy działać, nie? Jest fajny modhub? No, jest fajny. Także... A, że jest fajny na modhubie. No, jest fajny, nie? No, fajny. Fajny. Sorry, zamyślimy się, nie? Sprawdzimy go sobie na pewno. Ej, zostało dalej. Dobra, mnie się to się potem ogarnie. Bo właśnie chodzi o to, że jest fast track, nie? Ten JCB taki, bo nie chodzi mi taką nówkę JCB-ka, nie? Nie no, Krzysiek, nie... Krzysiek... Polski Patryk, nie pisz tak. Mercedes? Nie, to nie, MB Tracka nie chcę za bardzo jeszcze, wiesz? Znaczy, MB Track, nie wiem, czy tu mi będzie pasował za bardzo, nie? Jak już to właśnie coś Simika, to byłby spoko, nie? A Mercedes to jest tylko taki, co byłeś w tym, w Catalan Cropsie, nie? Czy to też tak, jakieś tak, inne tak, modele? Taki Mercedes, czy no. Nie ma innych? Chyba nie ma innych. To jest tylko, znaczy, Mercedes-Benz chyba tylko takie robi, te MB Tracki, nie? Mhm. No chyba nie ma innych Mercedesów, nie? Gdzieś tam w rolnictwie. Case lub Fenty stary. No o tym jeszcze na pewno przegadamy to wszystko. W ogóle, Krzychu, pamiętasz o tym, że mamy kupować drugi kombajn, co nie? Ty się tam trochę rozglądałeś za tym? Nie. A, to masz szczęście, bo ja się rozglądałem. No znalazłem zarąbisty nowy kombajnik na naszą gospę. I powiem ci, że to będzie konkret, bo jak mówię, teraz idziemy dużo w pola, bo mamy sporo pieniędzy. Pola to jest plus na pewno taki, że może to jest dziwne nasze podejście teraz, ale chcę na tym save'ie ograniczyć zarabianie pieniędzy. Wiem, jak to brzmi ogólnie, ale musimy stracić kasę. Więc trzeba kupić drogi sprzęt i pola, żeby po prostu nimi obrabiać, nie? Nie chcę bo żadnej bardzo... fabryki tu nic do kupienia nie ma, nie? Na tej mapce już. Nie, no jeszcze mamy młyn do kupienia przecież. A, młyn? Tak, bo jak kupimy młyn, to potem jeszcze chcemy kupić piekarnię, nie? I zrobić te chlebki. Więc to też wszystko oczywiście zrobimy sobie. Ale piekarnia jest gdzieś na mapie, nie? Nie, no trzeba nie postawić piekarnię, nie? No właśnie. No, a ja fajne miejsce na piekarnię. Więc jak tylko zrobimy... Przygotowany masz wszystko. Tak, jestem przygotowany na fest, nie? Więc jak tylko będziemy tutaj mieli troszkę więcej grosza, bo to naprawdę sporo od nas wymaga pieniędzy, to damy radę. Też na tym w ogóle myślałem o tym, że zrobić drugą gospodarę. Taką typowo drugą, nie? I że właśnie to będzie, wiesz, wydatek jakichś tam kilku, nie wiem, miliona czy coś, nie? Żeby postawić jakieś tam budynki nowe, nie? Wiesz, jakieś wiaty, garaże czy coś. Ale z drugiej strony myślę, że to też takie trochę... Nie wiem, czy na kolonii to będzie pasować. Chociaż z drugiej strony to jest kolonista, więc przejmujemy to wszystko, nie? Siema, organista. Organista, kolonista. Dobra. Krzychu, mamy już tak 20 minut odcinka. Ja myślę, że to jest spoko, żeby się zamienić. Jak tam z polem wychodzi u ciebie? Ja już mam prawie końcówkę, ale możemy się zamienić. To dawaj, zamienimy się. Pokaż, co tam jest. Więc co to, o. Dobra.
Ty wiesz co, może miniaturkę to jakoś pierdyknął? A to potem zrobi się, dobra. Cześć, sorry, tak blisko mikrofon mam. Siedzimy sobie do Krzycha jeszcze. Tędy. O. Po przecinaków nie robisz, nie? Jak na razie? Nie robisz. Nie, ja tylko dobra. To nie do. Gdzie jesteś? Powiedz mi. Ej, się sporo no, końcu już. No, dobra. Dobra, git jest. Wszystko spoko? Tak. Okej, okay. I sojka się sieje, więc fajowo. Leci to sojo? Aha, ty mówiłeś tutaj o tych zielonych, tych takich papkach, jo? Do poprawki to będzie. Tak, tam taki ten stał, no. Ale tak to wiesz, git jest. Dobra. Szkoła, no ja to rozumiem. Właśnie te sporabane, zobaczcie, jest za 15, 20, wy dopiero wracacie ze szkoły, nie? Jednak, co jak co, ale gdy byliście młodszymi widzami, to było lepiej z wami robić to live, bo od 15 mogłem robić sobie, nie? A teraz już poszło do szkoły średniej, techników, liceum, czy jakichś tam innych rzeczy. I zwykle jest tak, że już wracacie później, nie? Bo albo gdzieś tam macie lekcje do późna, albo do jazdy, bo nowa szkoła, nie? Dobra, i jadymy sobie z tym tematem. Ogólnie to właściwie jest już, może być przygotowana ziemia po to, żeby siać, ale jeszcze dobrze sobie to właśnie, jak mówię, przetalerzować. Więc dlatego to właśnie jest ten zestaw używany. No i myślę, że nawet spoko sobie radzi, nie? U mnie na kolonii cinko z sianem. No u nas teraz nowa łąka została dosiana. Jest to... Ona już urosła? Urosła. Pole 63. Pytanie, czy chodziło o siano, czy o kasę? A, bez kitu. W jakim sensie siano? A to gada mogę kogoś, nie no, chodzi o pieniądze, no co ty zapowiadasz? No nie mamy dużo siana, tam jeszcze, ten na polu razie. Akurat nas, póki co się kasa trzyma, i ale to jest dobrze, bo mówię, i tak kupimy niedługo nowy kombajn, więc to sporo jest. Potem jeszcze ruszy budowa, jeszcze mam nadzieję przed żniwami. Także to też jakoś tam będzie sobie szło. No i co, tak ostatnio właśnie mówiłem na odcinku tam początku, że wracamy do Dariusza z tymi polami. Niedługo trzeba będzie pojechać też porobić te projekty na budowy i ruszamy z kolejną budową. Tylko z takim... Ta budowa będzie o tyle ciekawa, że to będzie budynek, który będę rozwijać... będzie się rozwijać samemu. W sensie... Kurczę, jak to wam powiedzieć, żeby nie zaradzić, co to będzie, nie? Dobra, powiem. Nagram odcinek, tak, to będzie kurnik. już trudno, niech będzie. No i to będzie kurnik. I tak już ludzie spoilerowali. I zrobimy tam taki tam myk, że kupimy tylko kilka kurek malutkich i one będą się po prostu od tych kilku kurek znosić jajka, rozmnażać, rozmnażać aż do. W taki sposób, aż do maksymalnej liczby, nie? Ty mówisz o budowie. Nie chcę się tego już bawić, te budowy. Postawię budynek i tyle, nie? No, więc kupimy sobie te kilka kurek i one będą się po prostu rozmnażać, nie? Więc na początku będzie tam powiedzmy, nie wiem, ich z 20, albo może wszystkie kury, które mamy tam w kurniku, przyniesiemy do tego kurnika. Właśnie, a ten kurnik jest spoko. Co? No właśnie, bo tak sobie chodzę po podwórku przynajmniej. No, jest jakiś taki klimat tego, nie? No. Ty, a może w kaczki pójdziemy? Wiesz, mamy tutaj opcję. Można. Może kaczuchy. Coś tam jeszcze jest. Albo nie, zróbmy kury tam, a tu damy kaczki na gospo. Będzie w ten sposób może lepiej, nie? Mhm. Może tak będzie lepiej. No, tak zrobimy sobie. No. To kury tam przeniesiemy i one się będą roznaczać do tego momentu, nie? Więc kurnik będzie duży i co chwilę będzie tam też przybywało, nie? Więc fajnie, bo będziemy z roku na rok zarabiać coraz więcej, a nie tak, że nagle od buta dostajemy strzała gotówki, nie? Bo też to aktualnie dla nas byłby trochę strzał w kolano, nie? Nie tylko gotówki, ale i w kolano. Bo właśnie nie potrzebujemy po prostu tyle pieniędzy, nie? Chcemy trochę się wolniej rozwijać i tak wcale... Jak to brzmi? Nie potrzebujemy pieniędzy. To jest porobane właśnie, ale ja widzę, że ten progres jest zbyt duży aktualnie, wiesz? I dlatego chciałbym troszkę go opóźnić, żeby nie był aż tak duży, nie? Ale taki wielki jak na sąsiedniej wsi? Że jak wielki? O co chodzi? Bo tam w sumie też na osadzie planujemy robić jakieś budowy, nie? To chodzi ci o to? O osadę? Pewnie się chodzi o czy ten sam budynek będzie, czy inny. Nie wiem, ja czy zawsze mogę go zmodyfikować, nie? Oh. Żeby nie był też taki sam. Zresztą tu bardzo dużo mam pomodyfikowanych, to można też porobić, nie? Nie, no pewnie coś tam pozmieniamy sobie w nim, żeby nam bardziej pasował. Może zrobię go w styl tej naszej obory, która jest z takich pustaków. A, myślałem, że mówisz o tej Parczewskiej. Nie. W
Parciewski, kurde. Blachy idą no, były. Nie no, co ty, to podziwiam tę plandekę i wyreso, nie? Plandeka. Kurik z pandeki, a to by było. To by jajka na razie wychodziły ugotowane, nie? O. Nie trzeba było inkubatorów, wszystko by ten, się, same się rodziły. Kurczaki zdrożne. No, może tak też. No i dobra, kurde, Krzysztof, ja to już powiem ci, poletko kończę. To jadę sobie na gospo za chwilę i gdzieś tam przyjdę do ciebie, zobacz jak tam się idzie. Zakończymy odcinek. Akurat nawet w miarę tu fajnie wychodzi, bo jest 26 minut. Także gito. Właśnie tak w sumie planowałem, żeby pole to, na którym ty jesteś, żeby zakończyć nim odcinek, bo na tamtym, którym ja robiłem, na pewno by się nie udało, nie? No nie. Tam jednak jest spory kawałek. Ja też w ogóle początkowo miałem taki pomysł, żebyśmy we dwóch polecieli w orkę, ale z drugiej strony uznałem, że raz, że może być trochę tłoczno, a dwa, że pułk nam jest o tyle mały, żeby no słabe to było, nie? Więc no. Standard bułka też w ogóle trzeba sprzedać tak naprawdę. Tak, no ja nie wiem, czy przypadkiem... Dypracę, nie? To co? Dypracę masz na jednym odcinku. Aż takiej nudy nie ma. A, no. No to tak. Znowu coś tutaj ten. Coś kaniuchan wypluł, wiesz? Ja mam jakąś awarię. Musztelkę? Tak, no coś strzeliło tutaj. Chyba się sam nadkręciłem w lesie. Zanios wleciał w ten, w tryby. Dobra, wiesz co, właśnie jadę teraz do ciebie, nie? Miałem chętnego gospa, ale tak jednak jadę do ciebie. Widzę na mapce. A gdzieś coś zobaczę? A nie, to mi to jest górka trochę. Wreszcie nie widzę jakieś chwasty, to myślę gdzieś tam... Ja podjeżdżam do ciebie. A, dobra, chyba twój komin widzę. Tak to ten. O, piesy szczekają jakieś. Udało się. A wiesz co, pojadę sobie przez pole w sumie. A czego mogę nie? Się tam zatrzymać, ale dobra. Nie, no pojadę sobie. A, tu takie coś zostało. To nieciekawe rzeczy no. Są. No nie. No, jakieś kwasty są. Coś słabo idzie, nie odkłada ten punkt, tak nie? Dobrze, idzie tam. Dobra. Krzyku sobie nie robi, to my zejdziemy się na gospo. Ej, to wiesz co, to w sumie zatrzymaj się, nie rób tego. Ja to muszę ogarnąć w takim razie, nie? A nie, to chyba się przesieje, nie? Czy nie? Nie wiem, chyba nie. Jak pułk tego nie bierze, no to siewnik też chyba nie weźmie. A weź stwórz pola. To ty nie masz stworzenia pola? Nie, no nie mam. Zobacz, na co ja nie mam. Pola właśnie pójdzie. Nie mam tego, chyba kierownika, bo nie mam takich opcji. Tak? A to zaraz ci dam, poczekaj. Ja sobie wierzę na gospo już. A dobra, zobaczymy to po odcinku, nie? Zniknę przy siebie? Bo są to takie, to są te malowane takie, nie? Więc wiecie. Okej, okay. Gasimy. Sobie wszystko fajnie. Ja sobie to odpalę tak. No i dobra ludzie, słuchajcie, będziemy sobie kończyć. Bardzo miło, żeście byli. Dajcie znać, co myślicie o takich pracach. Czy wam takie wiosenne akcje pasują? I czy chcecie odcinku więcej tego typu? Bo to Krzychu sobie bardzo ładnie radzi. I chcieliby co? Czekaj, dam ci od razu te uprawnienia, zobaczymy, co zadziała, nie? To jest tutaj, Krzysztof. Zaraz mi coś popierdzieli, nie? O. I co, znika? Klikam zezwól. Znika chyba, tak? Patrz, znika. Co ty robisz? No, tutaj, no testuję, no, proszę, nie krzyczysz. Ale prosto, co ty robisz? Dobra. Działa? Działa. Nie wiem, do przodu jedź. Ja widziałem, że działa. Kurczę, że... Z ciebie się, czekaj. Ale ja nie widzę. Nie tak. Czekaj, leć tak? Pić. Ale o co ci chodzi, Sylwek, jak i pić? O, czekaj i... No. Cyk, o, teraz powinno działać. Dawaj, ale jedziesz? Ale dobrze. Dobrze. No. Dobra, więc słuchajcie, Piska, dzięki za uwagę do kolejnych odcinków z tej naszej pięknej serii, na tej naszej pięknej mapie i naszej tutaj gospie w ogóle. Na razie. To nie można tak, nie? To nie można, tak dobra. Kończę mój Shimo 2. Na razie do kolejnych odcinków i cześć, pozdro. Cześć, papa. Siemano. Cześć.